Dzień dobry Państwu. Witam na naszej dyskusji o polskim modelu kapitalizmu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy stać nas Polaków na dyskusję w tym zakresie bez kompleksów. Temat jest ogromnie ważny, dlatego bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym zaprosić pana profesora Piątkowskiego o wprowadzenie nas do tematu. Dzień dobry. Szanowny panie rektorze, szanowna pani wicepremier, pani poseł, szanowny panie prezesie, szanowni drodzy paneliści i szanowni państwo. Jest to dla mnie oczywiście wielki zaszczyt, honor i przywilej, żeby móc dzisiaj wystąpić z wykładem wprowadzającym na mojej magisterskiej alma mater w SGH. To dla mnie wielkie wydarzenie. Na bardzo ważny temat polskiego modelu kapitalizmu, czy stać nas na dyskusję bez kompleksów. Oczywiście uważam, że na taką dyskusję nas stać, a nawet więcej, nie tylko stać nas na taką dyskusję, ale również na o wiele więcej. Na stworzenie nowego modelu kapitalizmu, który mógłby być przykładem dla reszty Europy i reszty świata. I dzisiaj chciałbym Państwu o tym opowiedzieć. Dzisiejsza debata to też dobry moment na tak ważną dyskusję, bo za niecałe dwa tygodnie minie 25. rocznica, o tym już mało kto pamięta, osiągnięcia pierwszego symbolicznego sukcesu w transformacji polskiej gospodarki, budowy wolnorynkowych instytucji i rozwoju demokracji. To jest rocznica ratyfikacji umowy o wstąpieniu Polski do OECD, klubu najbogatszych demokratycznych krajów świata. I cieszę się, że tutaj na widowni jest profesor Kołodko, który 11 lipca, trochę wcześniej, miał okazję podpisywać umowę o akcesji do OECD, która 22 listopada 1996 roku została ratyfikowana przez Sejm. Od tego czasu wiele się wydarzyło. Przez ostatnie 25 lat osiągnęliśmy największy w naszej historii sukces gospodarczy, przynajmniej według mnie i niektórych, czy relatywny sukces gospodarczy, jak twierdzą inni. Taka okrągła rocznica to sądzę, że też bardzo dobry moment na zadanie pytania, co wydarzy się za 25 lat i gdzie będziemy jako Polska i my tutaj wszyscy na sali w listopadzie 2046 roku. Czy ugruntujemy nasz sukces ostatnich 25-30 lat, czy staniemy się prawdziwie zamożni, rozwinięci i szczęśliwi, czy przeciwnie? Czy znowu zaprzepaścimy szansę na to, żeby pierwszy raz w historii dogonić Zachód i stworzyć państwo, społeczeństwo i gospodarkę, z których moglibyśmy być wszyscy dumni? W tym kontekście chciałem się w swoim krótkim wystąpieniu skupić na trzech głównych zagadnieniach. Po pierwsze, na wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska i świat. Po drugie, i to bardzo ważne, na zasadach, jakie powinny nam przyświecać w projektowaniu polityki gospodarczej, która tym wyzwaniom wyjdzie naprzeciw. Po to my wszyscy tutaj jesteśmy ekonomiści, profesorowie, doktorzy, żeby definiować te wyzwania i żeby mówić, na jakich zasadach opierać myślenie o tym, jak z nimi sobie radzić. I po trzecie, chcę zaproponować kilka konkretnych kierunków działań i myślę, że panel to później rozwinie, które zgodnie z tymi zasadami powinniśmy wprowadzać w życie. O tym, jak będzie wyglądać Polska za 25 lat, zadecyduje wiele czynników, ale sukces w stawieniu czoła co najmniej pięciu wyzwaniom będzie moim zdaniem kluczowy. Nazywam te wyzwania z angielska 5P, czyli 5P, bo dotyczą one population aging, czyli starzenia i kurczenia się populacji w Polsce, w Europie i w krajach rozwiniętych. Politics, czyli komplikującej się krajowej i globalnej polityki i intensyfikacji konfliktu między dwoma globalnymi hegemonami, Ameryką i Chinami. Pollution and climate change, czyli oczywiście zmianami klimatu i transformacji energetycznej oraz spadku globalnego tempa wzrostu produktywności, co dla mnie jest szczególnie ważne, rosnących nierówności społecznych i rozwoju plutokracji, czyli przejmowania władzy przez wąskie grupy światowych i krajowych elit. Nowe wyzwania to dla nas wielkie zagrożenie, bo skumulowane efekty globalnych i krajowych wyzwań
mogą przedwcześnie skończyć nasz nowy gospodarczy złoty wiek, zahamować doganianie bogatych krajów świata, jeszcze do tego, do tych krajów nam daleko, a w najgorszym przypadku cofnąć nas tam, gdzie zawsze właściwie byliśmy, na europejskie i globalne gospodarcze peryferia, w których tkwiliśmy przez większość naszej historii. Ale nowe wyzwania to oczywiście również nowe szanse, bo sądzę, że Polska znowu może się stać pozytywnym wzorem dla Europy, a może też i dla całego świata. Tak jak za czasów Solidarności, Polska była globalnym wzorem walki o wolność, godność i szacunek, tak jak przez ostatnie 30 lat była wzorem, jak się rozwijać, zmniejszać dystans do bogatych krajów świata, tak teraz, jak nam się uda, i to wcale nie będzie łatwe, może być wzorem, jak stworzyć nowy model rozwoju. Nie niemiecki, nie japoński, nie brytyjski, ale taki, z którym będzie się jednoznacznie kojarzył nam i wszystkim na świecie z Polską. Dlaczego Polska, a nie inny kraj świata miałby taki model stworzyć? Dlaczego to ma być Polska, a nie ktoś inny? Co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, nie każdy może być Skandynawią, którą najczęściej wskazuje się jako przykład do naśladowania, bo po prostu Szwedów i Duńczyków trudno skopiować. Po drugie, bo to nam, Polakom, udało się osiągnąć duży sukces w ciągu ostatnich 30 lat, o czym oczywiście piszę w książce. Byliśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie, jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Przeszliśmy od postperolowskiego marazmu do XXI-wiecznego dobrobytu. No i dlatego możemy być dobrym wzorem dla innych, bo jesteśmy wolnym, ciągle demokratycznym krajem, a nie dyktaturą rządzoną przez tego czy innego autokratę, czy jedyną słuszną partię, jak w wielu krajach na świecie. No i wreszcie, dla Polski w wielu kwestiach, na przykład transformacji energetycznej, nam po prostu będzie o wiele trudniej niż innym, żeby taką transformację przeprowadzić. Jeżeli nam się uda, a nie Duńczykom, Szwedom czy Norwegom, jeśli nam się uda, to będzie oznaczać, że wszystkie inne kraje, które mają problemy, też mogą sobie z tą transformacją poradzić. Jakie kluczowe zasady powinny przyświecać temu nowemu modelowi? Czym powinniśmy to definiować? Jakimi zasadami powinniśmy się kierować? Uważam, że powinien być ten nowy model rozwoju oparty na czterech równowagach. Równowadze ekonomicznej, równowadze społecznej, środowiskowej i, co bardzo ważne, równowadze również moralnej. Ekonomiczną równowagę to znamy najlepiej wśród wielu tutaj naukowców i ekonomistów. Znana nam jest dobrze na wszystkich, od niskiej, chociaż niekoniecznie za niskiej inflacji, mocne finanse, wysokie inwestycje, zdrowy sektor bankowy czy zrównoważony bilans płatniczy. Ale społeczna równowaga jest równie ważna, albo może nawet ważniejsza, bo chodzi o to, żeby stworzyć model charakteryzujący się niskimi nierównościami, wysoką mobilnością, spójnością i inkluzywnością społeczną. Taki model, w którym co do zasady są równe szanse dla wszystkich. Według mnie to powinno być takie społeczeństwo i gospodarka zaprojektowane i funkcjonujące według zasady amerykańskiego filozofa Johna Rawlsa, zasady zasłony niewiedzy, czyli stworzenia takiego społeczeństwa, które chcielibyśmy stworzyć, gdybyśmy nie wiedzieli, kim w tym nowym świecie zostaniemy, kim się w tym nowym świecie urodzimy. Ważna jest oczywiście równowaga środowiskowa, którego waga i znaczenie rośnie właściwie z dnia na dzień i bardzo dobrze. To jest naszym obowiązkiem, żeby ograniczyć szkodliwy wpływ na stan środowiska i jego zasobów. I chodzi o to, żeby nie tylko środowisku nie szkodzić, tak jak robimy to teraz, ale odwrotnie, żeby stworzyć model, w którym każde nowe pokolenie będzie po sobie zostawiać środowisko w lepszym stanie, niż je zastało. Tak się nie wydarzyło co najmniej przez ostatnie kilkanaście pokoleń. Chciałbym, żeby od kolejnego, naszego i kolejnego pokolenia to się zmieniło. No i wreszcie ostatnia część tej zasady to równowaga moralna, bo chodzi o wysoki poziom etyki, wysoki poziom zaufania społecznego i spójności wartości, niski poziom korupcji, nepotyzmu i klientelizmu. To świat, który dba o godność ludzką, o dobro ogółu, o ochronę mniejszości. To świat, w którym ważne są nie tylko efekty, może to brzmi idealistycznie, ale to jest ważne, ale też metody i formy, w jakiej te efekty zostały osiągnięte. Rozwój bez właściwych wartości nie ma wartości. Jak mierzyć tak zaprojektowany model rozwoju?
Wzrost PKB oczywiście zawsze będzie kluczowy i myślę, że pomysły na rozwój bez wzrostu gospodarczego są mało realne i myślę, że też nieuzasadnione. Ale oczywiście nie można mierzyć rozwoju tylko PKB. Trzeba zacząć rozliczać rządy i społeczeństwa i kraje nie tylko ze wzrostu PKB, ale również ze zmian w jakości życia, wpływu na środowisko, zapewnienia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, poziomu poczucia szczęścia i godności, bo koniec końców po to się bogacimy, nie żeby mieć więcej cyferek w Excelu czy na koncie, tylko żeby mieć poczucie satysfakcji z naszych osiągnięć i życia w dobrym, przyjaznym środowisku. Jest wiele indeksów na świecie, począwszy od OECD-owskiego indeksu Better Life Index, czy indeksu zrównoważonego rozwoju z mojej obecnej macierzystej uczelni Akademii Leona Koźmińskiego, która takim rankingiem wykraczającym poza PKB można się posługiwać. Jaką politykę gospodarczą prowadzić, by osiągnąć takie cele? Na szczęście nie ma wyczerpującej odpowiedzi. Wymaga ona połączenia wszystkich naukowców, dialogu społecznego, współpracy partnerów. Co bardzo ważne, wymaga to też zaufania ponad politycznymi podziałami, co jak wracając tutaj z Waszyngtonu się okazuje w Polsce jest kluczowe. Nawet chęci podawania sobie ręki bez względu na poglądy polityczne. Wszystkim nam jednak powinny przyświecać te dwie zasady. Czy proponowane działania polityki gospodarczej są zgodne z czterema kryteriami zrównoważonego rozwoju i każde nowe pomysły gospodarcze powinniśmy audytować, recenzować właśnie pod względem tych zasad i czy zwiększają one dochody, jakość życia i poziom szczęścia jak największej części społeczeństwa, szczególnie tej biedniejszej połowy społeczeństwa, o którą zawsze powinniśmy bardziej dbać niż o tych, którym się po prostu z różnych powodów w życiu bardziej udało. Nie ma w Polsce ani na świecie self-made menów. Jakie powinny być główne kierunki zmian? Znowu nie czas i miejsce tutaj na szczegółowe omawianie. Myślę, że wśród prelegentów i w czasie dzisiejszego dnia i reszty konferencji będziemy mówić o szczegółowych rozwiązaniach. Ale sądzę, że nowy model gospodarczy powinien być oparty o 5 głównych kierunków, które ja też nazywam 5E czy 5I. Instytucje, inwestycje, innowacje, imigracje i inkluzywność. Co do instytucji, bardzo myślę ważna kwestia, to sukces praktycznie wszystkich bogatych krajów świata, według definicji Banku Światowego krajów high income, jest takich gospodarek na świecie tylko 45, czyli praktycznie sukces tych wszystkich gospodarek, w tym również azjatyckich tygrysów, był i jest oparty na zachodnich instytucjach, takich jak rządy prawa, otwarte rynki, wolna konkurencja, wolne media czy trójpodział władzy. Lepszych instytucji niż zachodnie jeszcze nie wymyślono, chyba że paneliści będą mieli dzisiaj inne zdanie. I trudno szukać trzeciej drogi. Unia Europejska w szczególności jest świetnym wzorem takiej instytucji i przykładem organizacji, która między innymi dzięki mocnym instytucjom stała się maszyną konwergencji, która zaprasza do siebie kraje biedne i czyni je zamożnymi, tak jak to było w przypadku Polski. Inwestycje. Uważam, że Polska ma bardzo dużo miejsca na to, żeby nie tylko Polska, ale poczynając od Polski, na to, żeby podwoić inwestycje publiczne w proporcji do PKB i przeznaczyć znaczącą część tych zwiększonych inwestycji na transformację energetyczną i zieloną gospodarkę. Trzeba finansować te inwestycje z funduszy unijnych i z własnego budżetu. I myślę, że pieniędzy, i powiem to kontrowersyjnie, pieniędzy nam nie zabraknie, bo w świecie niskich realnych stóp procentowych pieniędzy na inwestycje wysoko rentowne się znajdą i one się same te inwestycje szybkie spłacą. W świecie, w którym globalni i krajowi inwestorzy realnie nam dopłacają, żeby wykupywać polski dług, to jest szansa na to, żeby szybciej zasypać cywilizacyjną przepaść, która nam towarzyszyła przez 1000 lat historii i myślę, że to dla nas jest wyjątkowa szansa. Wreszcie innowacje. Tutaj można o tym mieć osobną konferencję i osobną debatę. Myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy wyszli z obecnego modelu kopiowania innych i przeszli do modelu, w którym zaczniemy inspirować innych własnymi pomysłami. I żeby to zrobić, to musimy po prostu zainwestować więcej w
w naukę, wiedzę, w absorpcję i dyfuzję istniejących technologii, ale też i kreację nowych. Myślę, że kluczowe będzie podwojenie co najmniej wydatków na edukację, na uczelnie. Nie wiem, czy się pan rektor ze mną zgodzi, na pensje nauczycieli, bo słyszę, że zaczyna powoli nauczycieli brakować, bo te pensje są po prostu niższe niż pracowników supermarketów, czy na pensje doktorantów, profesorów i innych naukowców. Polska będzie tylko tak mocna i tak innowacyjna, jak kreatywne i innowacyjne będą nasze własne umysły. Po czwarte, tu chodzi o demografię, wobec szybkiego starzenia się i kurczenia społeczeństwa, za 25 lat, albo może w roku 2050, prawie 1/3 Polaków, proszę Państwa, będzie w wieku emerytalnym, 1/3, a ponad połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat, a do 2050 wielkość siły roboczej zmniejszy się też ponad 5 milionów. Trzeba, myślę, że sama polityka prorodzinna, nawet najlepsza na świecie, do której nam jeszcze daleko, nie wystarczy, żeby podtrzymać nas wzrost gospodarczy i dogonić Zachód. Uważam, że trzeba otworzyć się na mądrą imigrację, której najlepszym sposobem stworzenia tej, zaprojektowania tej imigracji byłoby jeszcze szersze otworzenie się naszej uczelni na zagranicznych studentów. Pewnie pan rektor, czy SGHS dobrym przykładem, czy moja uczelnia, Akademia Leona Koźmińskiego, dobrym przykładem uczelni, w którym jest już kilkadziesiąt procent zachodnich, cudzoziemskich studentów, ale dalej w Polsce jest tych studentów tylko 82 tysiące. Myślę, że nie ma powodu, dla którego tych studentów nie mielibyśmy mieć na przykład 500 tysięcy i żeby 100 tysięcy rocznie z nich zachęcać, żeby zostali z nami. Taki typ wysoko wykwalifikowanej, młodej i przedsiębiorczej imigracji da nam największe szanse na to, żeby ograniczyć społeczne tarcia i dać nam największy efekt ekonomiczny. No i wreszcie, i to bardzo ważne jest, nowy model rozwoju trzeba oprzeć na społecznej inkluzywności. Inaczej myślę, wzrost i rozwój po prostu nie ma sensu. Dzisiejsze 45 najbogatszych krajów świata łączą dwie główne cechy. Demokracja i niskie bądź średnie poziomy nierówności. I to nie jest przypadek, bo niskie nierówności są kluczem do podtrzymania demokracji i kluczem do też również wspierania wysokiej mobilności społecznej, bez której trudno o długoterminowy rozwój. I patrząc na historię tych 45 krajów, które dzisiaj są bogate, wszystkie one stworzyły inkluzywne systemy, które pozwoliły w długim okresie rosnąć i nie tylko stać się bogatym, bo były kraje takie jak Argentyna, które się stały bogatymi kiedyś, ale podtrzymać to bogactwo i cały czas iść do przodu. W ramach tego nowego modelu kapitalizmu, o którym dzisiaj rozmawiamy, trzeba stworzyć taki świat, w którym będziemy mieli perspektywy na sukces w życiu bez względu na to, ile pieniędzy mają nasi rodzice, bez względu na to, jakie mamy kontakty, kogo znamy i na kogo głosujemy, i bez względu na to, czy się urodzimy w Warszawie, w Warce czy w Wałbrzychu. Jak mawiał nasz papież Jan Paweł II, warto go tutaj w kontekście wspomnieć, ekonomia ma wartość jedynie wtedy, gdy jest ludzka, jest stworzona przez człowieka i dla człowieka, bo nikt z gospodarczej prosperity nie może być wyłączony. Nie ma prawdziwej wolności bez społecznej solidarności. Szanowni Państwo, czy Polskę stać na nowy model kapitalizmu? Patrząc regionalnie i globalnie, wcześniej z Pekinu, do niedawna z Waszyngtonu i teraz z Warszawy, uważam, że Polski nie tylko stać nie tylko na nowy model, ale nawet na pozycję jednego, może nie jedynego, ale jednego z przykładów dla świata, jak taki model zaprojektować i jak go wprowadzać w życie. Przez 30 lat na pewno naprawdę dużo nam się w tej kwestii udało. Możemy się stać jednym z wzorów rozwoju opartego na czterech zasadach równowagi i mierzonego nie tylko zmianami PKB, ale przede wszystkim wpływem na jakość życia i pomoc i poziom szczęścia. I powinniśmy się rozliczać nie z osiągniętego poziomu szczęścia, bo inni startują z lepszych pozycji i po prostu możemy ich przez długi czas nie przegonić, jak Szwajcarów, Niemców czy Skandynawów, ale powinni się rozliczać z tempa doganiania innych, czyli w jakim tempie skracamy dystans dzielący nas do najbardziej rozwiniętych krajów na świecie.
Tak jak przez ostatnie 30 lat zostaliśmy europejskim liderem wzrostu gospodarczego, tak teraz przez kolejne 30 lat możemy być liderem budowy nowego, lepszego społeczeństwa, lepszej gospodarki i lepszego świata. Czy Polskę na taki nowy model stać? No to wielkie pytanie i myślę, że odpowiedź na to jest, nie jest jednoznaczna. Ale znowu, 30 lat temu, i znam tą literaturę, rozmawiałem z wszystkimi, którzy tą naszą transformację 30 lat temu rozpoczęli, nikt na nas, na Polskę nie stawiał złamanego złotego czy dolara. Nikt nie wierzył, że w Polsce się transformacja uda. Nikt nie wierzył, że Polska będzie liderem wzrostu w całej Europie. I tym razem nikt, myślę, na nas, pewnie nawet tutaj na sali, nie stawia na to, że na taki nowy model rozwoju, którego moglibyśmy być dumni, inspirować innych nas stać. I uważam, że to nie będzie łatwe, odwrotnie, uważam, że to będzie bardzo trudne. Nawet będąc tylko teraz kilka dni w Polsce, to mam nadzieję, że może to nie jest utopijna, idealna, na pewno bardzo trudna, ale jest to możliwe, chociaż będzie wymagać to wysiłku całego społeczeństwa, zmniejszenia politycznej polaryzacji i politycznego pęknięcia społeczeństwa na pół, chęci współpracy ponad podziałami i skupienia się na tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli. I jak zawsze dużej dozy pragmatyzmu i po prostu zwyczajnej ludzkiej uczciwości, optymizmu i sprawczości. Ale to przecież nie jest niemożliwe. Więc my jako Polska, i mówię to jako Polak, który jeździ po świecie, pracowałem niedawno w Pekinie, w Waszyngtonie, rozmawiam z wieloma osobami, którym staram się, między innymi to była motywacja do napisania książki, staram się im pokazać, że są różne wzory sukcesu, że to nie tylko Singapur, azjatyckie tygrysy, Chile czy inne kilka innych krajów, które się zwykle wymienia, tylko że Polska jest takim nowym, nieoczekiwanym przykładem, jak od kraju, który zaczynał z niskiego poziomu rozwoju 30 lat temu, jak można osiągnąć sukces. Myślę, że znowu przez te 30 lat możemy się takim, powinniśmy ten sukces podtrzymać i stać się wzorem dla innych. Oczywiście nie zmienimy świata na lepsze sami, bo Polska po prostu jest za mała na to, żeby to zrobić. Stanowimy mniej niż 0,5% globalnej populacji i niecały 1% globalnego PKB. Ale możemy zmienić świat przez leading by example, przez stanie się pozytywnym przykładem dla innych. Polska mogłaby dokonać transformacji od XIX-wiecznego tragicznego mesjasza narodów przez XX-wiecznego wojownika przeciw totalitaryzmowi do XXI-wiecznego misjonarza nowego modelu rozwoju. Polacy już wiele razy zmieniali światową historię pod Grunwaldem, Wiedniem czy Warszawą. Polska zmieniła też historię trochę ponad 30 lat temu, w 1989 roku, kiedy obaliła komunizm. Sądzę, że teraz czas na to, żeby Polska odnowiła kapitalizm. Dziękuję. Bardzo dziękuję, profesorze, za wprowadzenie nas do tematu.